Siemanko, tu Zając. Słuchajcie, dzisiaj bardzo szybka, bardzo, bardzo, bardzo szybka wrzuta. Tutaj mam taką paczuszkę niepozorną. Pochodzi ona z wymiany. Ja wysłałem koledze pajączki z Włoch, a on mi generalnie tutaj przysłał... co mi przysłał? No to tak, słuchajcie, w paczce powinny się znajdować dorosły samiec Murinusa, dwie młode heteropody David Bowie i 10 młodych, malutkich Holotele Incei. Czyli generalnie parę pajączków powinno się tutaj znajdować. Jak jest, zobaczymy. Od czego zaczynamy? Tego chyba nie muszę tłumaczyć. Jest coś takiego. Ja tu gdzieś posiałem nóż przed chwilą, dajcie mi chwilę. No i dobra, odpakowywujemy. Tutaj widzimy jakiś styroboksik. Dobra, patrzymy, czy coś się znajduje w śmieciach. Nic się w nich nie znajduje. Czyli mogą iść one do kosza. No i dobra, pozwólcie, że ja sobie zasiądę. Otwieramy po kolei. Aha, słuchajcie, na samca Murinusa nie mam przygotowanego pojemnika, bo mi się bardzo śpieszy i w zasadzie nic z nim jeszcze teraz nie będę robił. Poza tym on potrzebuje się tylko najeść i leci od razu do samicy. Natomiast na heteropody mam dwa skromne pojemniczki tego typu i na holoteleincei mam coś takiego. Liczę na to, że te dziurki wentylacyjne nie są za duże, no ale dobra. Otwieramy pierwszą jakby część. Naszym oczom jawi się w tym momencie... Co tam nam się jawi? Chyba samiec Murinusa, tak? Zdecydowanie tutaj jest, słuchajcie, samiec Murinusa. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy chcę go odpakowywać, bo raz, że jest wariatem, a... No dobra, coś tam musimy odpakować, żebyście zobaczyli, że on tu jest, prawda? W końcu nie po to mnie oglądacie. Ale widzę, że się rusza i że ma się świetnie. Albo nie wyjmuję go, bo go fajnie widać w pudełku, wiecie, także niestety, ale musicie się obieć ze smakiem. Natomiast wam troszkę przybliżę, gdzie to jest. No, on sobie tutaj siedzi. Nie możemy ukryć, że tutaj jest. Patrzę, wiecie, czy on... Nie, no jest dorosły, ale jest bardzo malutki. Jest ładny, bo jest taki bardzo pomarańczowy, natomiast jest malutki. Moja samica, myślę, rozprawi się z nim bez żadnego problemu. No ale okej, wracamy tutaj. Czyli na moje biurko, czyli tak, Murinusa w tym momencie odkładamy. On nas w tym odcinku nie interesuje poza faktem, że jest. Tak. Patrzę za tymi bulbusami. Ok, wszystko się zgadza, Murinus idzie na bok i tutaj został nam styroboksik do otworzenia. Zapakowany. A, no i fajnie jest zapakowany. Wszystko widzę tutaj na profesjonalizmie. Dużo różnych małych pojemniczków, jak widzimy. No i dobra.
A to dobra, niech wam będzie. Znowu przybliżę. Są pojemniczki, liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście tu się doliczyłem, czyli o dwa więcej niż powinno być. Czyli fajnie, no i dobra, kładę w takim razie i patrzymy, co jest dalej. Ja będę po prostu tutaj po kolei puszczał holoterki, no i nam się wyjaśni. W tym momencie tam jest 11 sztuk holoteryńcej. Mam nadzieję, że mają się dobrze. Czyli w tym momencie tutaj powinny być 3 heteropody David Bowie. Tutaj jest jedno, słuchajcie, chyba. Znaczy 3. Dwie powinny być, natomiast ja widzę 3. O kurde, ale jest wielka szkoda, bo jedna wyliniała i jej się niestety nie udało tutaj wylinić w tym pojemniczku. Także, a szkoda. Dużo szkoda. No niestety, nie żyje. Czyli chciała... Mogła sobie wybrać troszkę późniejszy termin na linienie, ale no cóż. No i słuchajcie, tu są dwie takie bardzo... Bo jakie to jest małe. No dobra. One są tutaj. Widzicie to? To małe nic. No. O, tu widać? Takie przezroczyste małe pyrtki. Ale fajnie. Są heteropody. Widać, że to one. Także lądują do tych pojemników. Myślę, że im pojemniki starczą na całe życie. No co, chyba tak samo go szczepnę po prostu. Jeśli ten się w ogóle będzie chciał szczepnąć. Dobra, ten się strzepnął. Ten się nie chce szczepnąć. O, ale wyszedł za to. O, zjechał na pajęczynie i sobie już siedzi na miejscu. I tym oto miłym akcentem, słuchajcie, kończymy film, podsumowując. Dostałem 11 holoteryńcej i 3 heteropody, z tym, że niestety jedna nie żyje, więc w ogólnym podsumowaniu są dwie heteropody oraz samca mulinusa. W drodze wymiany je dostałem, jestem bardzo zadowolony, wszystko jest fajnie i ogólnie to jest tyle. Możecie czekać na kolejne filmy, ponieważ w zasadzie trochę mam materiału, tylko nie mam czasu po prostu go obrobić. Więc jest na co czekać i warto obserwować mój fanpage na Facebooku, ale o tym wiecie. Także słuchajcie, żeby nie przedłużać, na dzisiaj to jest tyle. Dzięki, na razie i cześć.